Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejny Lisu Królewskiego na Wiśle. Dzisiejsza uroczystość ma nieco inny charakter, dlatego bo wśród nas jest bardzo wielu gości międzynarodowych. Ladies, gentlemen and others, welcome to another ceremony beginning the rafting season. We will start with the Royal Raft on the Vistula River, as we usually do, but today, as it is an international event also with the conference at the Museum of Kraków, we have translation. Są dzisiaj z nami, drodzy Krakowianie, przedstawiciele muzeów niemalże z całej Europy, którzy w ciągu wczorajszego i dzisiejszego dnia prowadzili z nami konferencję. Rozmawialiśmy o 20-leciu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zastanawialiśmy się, jakie to przyniosło skutki dla naszego miasta, dla naszych miast. So, dear citizens of Kraków, today we have with us representatives of many European museums, wonderful, wonderful people with whom we have been discussing about the cities and museums, city museums change for the last 2 days during a conference organized to celebrate the 20 years of Poland and the European Union. Nasze muzeum od pewnego czasu przyjaźni się i współpracuje bardzo blisko z krakowskim środowiskiem flisackim. The Museum of Kraków for a long time already is in close relationship and friendship with the raftsmen of Kraków. Stąd też nad Wisłą znajduje się przystań flisacka, którą wspólnie się opiekujemy, a której kustoszem i bosmanem jest Mateusz Niemiec. This is why we also have a harbor on the Vistula River, and its chief is Mateusz Niemiec. Bravo for him. Bardzo proszę, żeby zabrała głos Ewa Ciepielewska, flisaczka, która przepłynęła rzekami całą Europę i artystka. Now I will ask Ewa Ciepielewska to say a few words. She's a raftsman or a raftswoman and also an artist who has floated on many European rivers. Bardziej, że już niedługo będę na Wiśle. W tym roku Królewski Flis na Wiśle po raz 19 wyrusza, żeby odbyć ryzę do Gdańska. Tak to się nazywa w języku flisackim. Ale pani tłumaczka przetłumaczy to. Welcome everybody. I'm very happy to be here, especially given that very soon I will be back on the river. So today we will celebrate the 19th Royal Raft on the Vistula River. As we call it in Polish, Ryza do Pal. What it means, to make it maybe more accessible to our international guests, it means that the raft... 19 raz do Gdańska płynie Flis Królewski, a ja będę płynął 17 raz, ale za to z Gdańska będę płynął pod prąd tą samą łodzią z artystami i wtedy będzie nazywać się to Flow, rezydencja artystyczna na Wiśle. Bardzo w tej chwili proszę, ażeby Bartek Bryl i Zygmunt Ponikiewicz przekazali sobie banderę. Jako przednik etapu pierwszego melduję, że przedarliśmy się mimo trudności nawigacyjnych aż do Czernichowa i mamy tutaj honor przekazać tą oto banderę przednikowi drugiego etapu Flisu Królewskiego, Zygmuntowi, czyli to, co staramy się zrobić co roku. Dziękuję bardzo. ...of the raft who came all the way to Czernichów. Now I have the pleasure of passing the flag to the next captain. Dzień dobry, nazywam się Jarosław Kałuża. Jestem szybcem tego flisu. Pływamy od żeglownego Zera do Gdańska.
co jest bardzo ważne, przez remonty śluz przedłużające się nie mogliśmy płynąć od prawdziwego żeglownego zera, ale skoro stąd można, stąd właśnie widzicie ten transparent zero. Tutaj dzisiaj jest zero. Teraz zapraszam wszystkich Państwa, ażebyśmy w procesji, w pochodzie przeszli na przystań nad Wisłą. To nie jest daleko, a nie jest też bliski. Proszę Państwa, zapraszamy nad Wisłę na przystań. Jeśli ktoś nie wie, gdzie to jest, to wystarczy kierować się za naszymi banderami, zwłaszcza za banderą chorągiem Włóczków krakowskich, tak na pewno Państwo się nie zgubicie. Zapraszamy tam, będziemy wciągać banderę, pan dyrektor będzie wciągać banderę na świeżo wyremontowaną Szwajcarkę. Galar muzealny, najstarszy w zasadzie galar, który pływa po Wiśle. No, są krótkie, czy to Szwajcarka, czy Solny, ale my uważamy, że to Szwajcarka. Właśnie wrócił świeżo z remontu, pierwszy raz go będzie można po tym remoncie dzisiaj oglądać.
za chwilę dyrektor wciągnie banderę. Banderę naszej przystani, którą zaprojektowała Ewa Ciepielewska. Też tutaj gdzieś Ewa nam zginęła. Jest tam z tyłu. Special barge because it's the barge that started the started everything. Ponieważ, o, jest pan Wacław, proszę bardzo, twórca Szwajcarki i teraz też osoba, która ją wyremontowała. Thank you.
Mama, 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 mama